Widziałem ogromną złość w waszych szeregach po tym spotkaniu. Wy sami czujecie, że no, to wszystko mogło się zakończyć zupełnie inaczej. Tak, zdecydowanie jest złość. Mieliśmy zacząć z przytupem, że tak powiem, zdobyć 3 punkty. Przyjechaliśmy tutaj po 3 punkty. Walczyliśmy o to, niestety niefortunnie stracona bramka trochę pokrzyżowała te plany. Druga połowa zdecydowanie na plus. Goniliśmy ten wynik, jednak nie udało się. Powiedzieliśmy, musimy sobie powiedzieć parę mocnych słów w szatni i od wtorku, zaczynając od pierwszego treningu, wziąć się w garść i za tydzień pokazać, że to była tylko wypadek przy pracy. Bo nie wiem, czy ty się zgodzisz ze mną, ale ten początek, powiedzmy te 15-15 minut spotkania wyglądało bardzo obiecująco. Tak naprawdę na boisko widać było jedną drużynę. Dokładnie, do straconej bramki myślę, że prowadziliśmy tą grę, Gwardia nie miała sytuacji. Niestety ta stracona bramka podcięła nam skrzydła trochę i straciliśmy później kolejne bramki w drugiej połowie. Tak jak mówiłem, wyglądało to lepiej, niestety nie zdążyliśmy nadrobić już straconych 3 bramek wcześniej i wyjeżdżamy bez punktów z Koszalina. A to, że w tych ostatnich minutach goniliście ten wynik, to też według ciebie jest rezultat tego, że jesteście na przykład dobrze przygotowani fizycznie? Myślę, że tak, tak. Nie może powiedzieć, że tak nie jest, bo każdy dążył do strzelania tej 3 bramki, każdy miał jeszcze siły, zmiany ożywiły ten obraz gry i myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani. Mam nadzieję, że tak jak mówię, w następnym meczu pokażemy to, zdobywając 3 punkty u siebie.